Hej, cześć, siema do wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z nami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrania i my w Darksiders Definitive Edition! Haha! O, siema. Nie spodziewam się w sumie tych duchów tutaj, chociaż powinienem, biorąc pod uwagę, że są tutaj te ciała. Dobra, lecimy, kończymy, mam nadzieję już po pierwsze całą tę pomniejszą lokację, jaką jest ta cała Cytadela, a po drugie całą krainę, jaką jest bez świetle w tym odcinku. A moneta przewoźnika zgarnięta totalnym przypadkiem. Dobra, w górę, w górę, w górę. I w przód. Tutaj chwilowo pusto. Tu. Tu chyba też. Tam jest co? Moneta, kurde. Ciągle wypatruję, czy nie ma gdzieś tej. Czy nie ma gdzieś ostatniej strony trzeciego rozdziału. Która jest mi potrzebna, aby otworzyć mauzoleum. Bo bez strony nie będzie klucza. O, i od razu krytyk wszedł za 1500. Czemu takie strzały nie mogą być cały czas? No, widzę, że to mi będzie ciągle tylko wpieniać. Dobra, czyli tutaj tak. Portal tu. Czekaj, biłem. Portal tu. Portal tu. Go. Zoom! Zoom! Okej, tam są kolejne portale. Super. A tutaj. A tutaj jak wejdę? Ej, nie. Nie mów, że zrobi to, co ja myślę, że zrobi. Sięgnę? Sięgnę! Czy ja teraz będę biegł po ścianie? Prawie, prawie, kurde, prawie. Nie, ale to jest, widzę, specjalnie zadeklarowane dla tamtego miejsca. Co? Zadeklarowane? Co ja gadam czasami? No dobra, ale jak ja mam się tam dostać? Tu? No tu jak na złość nie sięgnę. Tam jest też coś schowane. Pytanie, czy artefakt, czy coś innego. A tu jest portal! Jesus! To, żem poleciał. Dobra, co my tu mamy? Kurde, moneta. A to jest to! Dobra, to jest ta moneta, co żem ją widział. No i dobra. Otwórz ten portal. I wzmocnij portal w tym miejscu. I lećmy. No, bardzo ładnie połączone. Dobra, powrót do odkupienia. Które w poprzednim odcinku chyba przypadkowo nazwałem zbawieniem. Tutaj pusto. Tutaj też pusto. Tamtym bardziej pusto. A tu trochę tronów. Aha, okej. Okay. Znowu przeniesienie. O, wreszcie z tym zawalczymy. Czym ty jesteś? Sykofant. Za wolno, sykofanciku. Teraz co? Tak, teraz dwóch. Różniwo. O, uniknął mi jeden! Okej, okay, widzę, że lubią sobie od Zeusa skradli piorunki i lubią sobie z nich korzystać. Dobra, jeden zdjęty. Różniwo. Och, możesz przestać się ruszać!
Nie da się teleportować za właściciela broni, mając tę broń dalej wbitą w klatę. Inteligencja po prostu poziom maksymalny. No, teraz fajnie się kamera pokazała na tą egzekucję. Dobra, kolejna podka. Gdzie ona jest? Tu jest. Dobra. Może jeszcze trzecia? O, nie tak rozwalić kilka mebli i namodować sobie tym żniwiarza. Tutaj zwykłe ostrza to pójdą na karmienie moich ostrzy. Dobra, jesteśmy tu. Żadnych kamieni nie widać, są za to mściwe duchy. No, jeden póki co. Już drugi. Nie pogardźmy jakoś podką, naprawdę. Tak za free się wyle... Jest ostatnia strona! Bang, bang, bungarang. Dziękuję bardzo. W sumie mógłbym już się cofnąć do Wulgrima, tak naprawdę. Ale chyba zrobię to po ukończeniu tej lokacji. Dobra. Co mamy tutaj? Okej, okay, czyli będzie... Nie, stop. Tutaj. To samo co w tym. To samo co w mieście umarłych muszę zrobić. Teraz zmień postać. Muszę na tym stanąć, a potem siebie tam... dostarczyć. Okej, okay, ale zanim się tam dostarczę, to... bym się tu jeszcze po skrzynkę przeszedł. Gdzieś tu powinna być, ale... chyba jest po drugiej stronie. Albo tam. Okej, okay, to nie wiem sobie po co jest ten spadek tutaj. No. No. Rozdzieracz. Górę. Ponownie rozdzieracz. Łopej to. Ciągnij. I ciągnij. Też trzeba będzie chyba z tym pokombinować trochę. No. Czy ja mogę od razu tutaj strzelić tym władcą pustki, czy nie bardzo? Nie, spaczenie blokuje drogę. Pytanie, jak się tego pozbyć? Okej, tu jest portal. Tylko nie spadnij. I jest zwój szafarza. Święty zwój szafarza. Zwarty nadmienienia. Nawet nie widziałem tutaj nigdzie w ogóle oznaczenia szafarza. Okej. Już tak na wszelki. Okej. Okay. Mogę w drugą stronę? Nie, niestety nie. A czy mogę jakoś się tutaj dostać do środka? No jakoś pewnie tak. No w sumie zakładam, że nie po to są te portale. Żeby to sobie obrócić. Tutaj portal otworzyć. Jak ja nienawidzę mieć kataru, no. Bo
moje własne ciało będzie mi teraz przeszkadzało. No. O, puść. I stwórz. Zobaczmy. Gdzie to się teraz pokaże? Ściana. Okej, okay, to było troszeczkę nie na miejscu. W sensie nie to chciałem, żeby się wydarzyło. Weź mnie nie denerwuj. Możesz puścić portal i siebie, ale nie możesz puścić pocisku. Okej, okay, to jest tamten. Okej, okay, myślę, że siła powinna być wystarczająca. No, no. Prawie idealnie. 16 kamień siły. Tutaj dodatkowo skrzyneczka. Takie sobie. Okej, okay, tylko tak w sumie to jest mi trochę zbędne tak naprawdę. Dobra, czekaj. Rozedrzyj duszę. Teraz tak, to wróci czy nie? Tak, to wróciło, jest zasłonięte. Ale dzięki temu... Dobra, czekaj. Żebym nie zamknął złego portalu, ten już od razu zamykamy. Teraz muszę się cofnąć i otworzyć tamten portal. Tamten zaraz na początku. Pytanie... A, dobra, i po to jest to. Po to jest ten powrót tu. Super. No i od razu otwieramy stąd. Tak, czy... A, czekaj. Dobra, otwarta, ale teraz muszę to jeszcze odblokować. Dobra, czyli... Powtarzamy cały manewr. Nie siebie, tylko to. Teraz to anuluj. No, Partego mógłbym tego nie robić. W sensie, mógłbym od razu wysłać tam tylko połówkę śmierci, ale i tak muszę ciało śmierci tam przeprowadzić, więc przynajmniej za to jedno muszę się dostać. No, teraz siup. A tutaj już wystarczy tylko... No, tu już wystarczy tylko to obkrążyć. Okręcić po prostu dookoła i tyle. Dobrze, i teraz puszczamy. I wracamy do ciała. I tak, mamy tutaj kolejny portal. Czy tu jest też gdzieś portal do stworzenia? Tak, i to jest dość szybkie, na szczęście. Powtarza się schemat, że trzecia przeprawa, chciałem powiedzieć przez chwilę, nie wiem czemu. Trzecia ścieżka w lochu jest fabularnym najkrótsza. Okej, okay, coś tu leży. Jakiś duch wyskoczy. Jest artefakt. Kagot! To jest ten trzeci najrzadszy artefakt. No i dobra. Już kwadrans minął. Elo. Okej, okay, tu wychodzę. Zgarniam skrzynkę.
takie sobie te szpony i lecimy dalej. Czytaj, wracamy, aby ukończyć w końcu Cytadelę Kości Słoniowej. Z Kości Słoniowej. Nic nie wypadło, tak więc nie ma się czym przejmować. Lecimy dalej. Okej, okay, jest po... Ej, poważnie. Jestem troszeczkę rozczarowany teraz, nie? Że muszę się teraz cofnąć specjalnie. Bo tu nigdzie portalu nie ma i muszę się cofać całą drogę. Nie jest to na szczęście długa droga, no ale tak czy siak. Muszę się cofnąć po otwarciu portalu, aby otworzyć sobie portal w tym miejscu i tu się dostać. Teraz tutaj kolejny portal. Teraz jesteśmy nad jakąś dziurą. Okej, okay, to jest już chyba to przejście, które widziałem na mapie. Czy tu się coś kryje pod wodą? Bo to jest dość cwane miejsce na schowanie czegokolwiek tak naprawdę. Od strony Księgi Umarłych po artefakt. W sumie tylko tych dwóch, no bo kamienie, czy tam te całe głazokęsy to są tylko na tych. Tylko są na ścianach. No ale nie, widzę, że jest tutaj pusto. No nie licząc oczywiście mściwych duchów, no ale to akurat zwykli przeciwnicy. A duszki zostają... Wyłażą z ciał martwych aniołków i na szczęście nie ze wszystkich. Tylko z niektórych. Nie wiem na jakiej zasadzie to działa, ale nie wnikam. No i teraz wracamy centralnie pod wejściem. Jedno wielkie kółko zatoczyliśmy, żeby wrócić. Na samiusieńki początek. Dobra. Pusto niestety. Dobra, to trup. Myślałem, że coś się świeci, ale to nie ta gra. Otwieramy. O, portal. Kolejny artefakt. Etu God. Tfu! Ten artefakt. Pluje. Okej, władca pustki. Tu portal, tu portal. Blum! Aha, okej. Zobaczaję. No. Wzmocniony portal. A czekaj, tu jeszcze jest portal. No dobra. Czekaj, to spróbuję najpierw tędy. A to było bardzo oczywiście bez sensu. Okej, tędy jest wejście. Tak naprawdę. Okej. Okay. Czyli najpierw po skrzynkę, a potem wracamy się tam. Tutaj co? Trochę hajsiwa i... talizman. To będzie dobra pożywka dla... dla moich szponów. No i lecimy dalej. Już do końca, mam nadzieję. Skryba Jeremiah. Spaczony skryba, jak widzę.
I do tego bardzo gruby aniołek. Ta Abomination. No dawaj, strzelaj. Wyczutet za pierwszym razem, co on ma z brzuchem? Chryste! I to ma być anioł? Dobrze stoję? Ja. No, strzelaj. Pięknie. O kurde! Czekaj, co on robi? Chyba w ostatniej chwili, żebym się zorientował, że będzie leciał na mnie. W sensie leciał w dół. Z taką bombą. No, bierzemy typa. Ej, ale zaznacz mi jednego, a potem się zajmij drugim. Okej. Jeden portal, drugi portal. No. No nie zajebiście łatwy do przekminienia. Okej, znowu będzie bomba leciała. Kurde! Obrywałem. O, okej. Mam portal pod nim. A, i o to chyba chodzi, okej. No. Laseruj. Okej, to nie wyszło. No. No nie wierzę. Serio? O, teraz. Czemu było z dwóch stron, jak dwa, jak tylko jeden portal z tego wem? Chyba, że na wylot przeszło. Oj, grzmotnięcie było silne. Coś mi się wydaje. Śmierć jest ostro wkurwiony, to mi to słychać. Even the most noble among us abandoned his senses and took up his sword. It happened to the Archon. It happened to me. The Archon. It was that damn pool. They're useless, forbidden for a reason. Whatever vision he saw within rent his mind. The corruption spread from him. He made this city a slaughterhouse while professing his own purity. Eventually, the Archon fled to the Crystal Spire. He took the key with him. Oh, typie! Mortis. Mortis to puchlerz łączący właściwości ataku i obrony w jednej brutalnej broni. Od niepamiętnych czasów Mortis bronił swego właściciela, odpowiadając na każdy atak wyładowaniem zabójczej energii, która wyszukuje i boleśnie karci wroga. Okej. Okay. Stary. The Archon called you scribe. I am Jemera. Once I was chief scrivener, here in the Ivory Citadel. I recorded things past, things present, and the ever-changing future. For mine is the second sight. To see through the eyes of others, it is a gift few angels tolerate. Even the Hellguard have their secrets. The Archon wished to learn them, but he saw too much. Corruption did all this? No, there
was a battle. I can still see it. The Archon fought off waves of the corrupted. His blows shattered the city. Pray you fare better than stone, if he is in your future. How could the Archon be corrupted? Something dark took root inside of him. Used him as a puppet to spread black hate. Perhaps it's as much that we could not tell the difference. No chyba na pewno o czym świadczy. Do not judge us, horsemen. Corruption comes even for the just. Ciężko jest znaleźć faktycznych sprawiedliwych, zwłaszcza w takim świecie, jak się na to patrzy. Dobra, Archont, mam nadzieję, że jesteś gotowy, bo idę ci spuścić co inny w pierdol. Tak przy okazji podgląd na te bronie. Okej, okay. Mortis jest ma takie samo obrażenie jak ta broń, ale ma lepszą obronę. Wygląda w taki sposób. Ale oczywiście obie są słabsze od moich opętanych rękawic. Które teraz jeszcze dodatkowo będziemy ulepszali. Zdrowie za zabitego jeszcze bardziej ulepszymy. Proszę bardzo. I obrażenia od wstrząsów. Tutaj przyściutko mamy. Tutaj święty zwój szafarza się. Któryś dodał. Muszę się naprawdę przejść po pierwsze z tym zwojem, po drugie z tymi artefaktami. Dobra, nie. Wróćmy do tego. Do levela. Niewiele brakuje. Podejrzewam, że możemy za walkę teraz. Że za walkę, za zakończenie questa ją dostać. Archont, mam nadzieję, że potrafisz walczyć, bo mam dla ciebie nieciekawą informację. Moje kosy na ciebie czekają. O! Even though he wanted me to, I couldn't destroy the key. Surely you understand, Horseman. I did what I had to do. Opened the well. Protected the key. From the questions they asked. And from you. Only I may bear the key. O, nieźle mną miotnął. To już niewiele świętości zostało, chłopie. Nie wiem, czy zauważyłeś. Ajajajajaj. Żniwo. Tarcza. Strzelamy. No nie widzę tutaj nikogo takiego, a ty? Dobra, potka na życie. A, dobra, walę sobie z tymi żliwiarza, czemu by nie? Pniemy frajera. Ja pierdziele, ale jak on jest pancerny! Oczywiście najsilniejszą część musiał przezwyciężyć, czy przezwyciężyć, musiał wytrzymać, bo ta cholerna bariera uchroniła. Ej, przecież odskoczyłem od tego. Ta walka może być długa.
Ja mogę w ogóle przerwać ładowanie tego? Jak na razie chyba się na to nie zapowiada. Tak, mogę, dobra. Jest! Dawaj! Pięknie! Nie ma latania! Dobra, skrzydła ucięte, więc jest powiedzmy chwilowo, może nie bezbronna, ale chwilowo jest mniejszym zagrożeniem. Ładuj, ładuj. A czemu podskoczyłeś? Pakuj w niego ile się da. Twoje potki w sumie. Dawaj. Jestem w ogóle chyba niewrażliwy, kiedy tego używam, tak mi się wydaje. Za mało gniewu? No to wystarczy sobie go trochę nagromadzić. Akurat, a nie, jednak nie jestem niewrażliwy. Trochę szkoda. O nie, wyhodował se nowe skrzydła. Quick time event! Nie? Jesus! No ej! Przecież zrobiłem unik! Ja muszę uważać, bo mi się już skończyło w ogóle leczenie. No żniwie... Dobra, dobrze, żniwiarza nie wykorzystałem. Żniwiarz! No żniwiarz, typie! Ledwo mi HP zostało! A naprawdę nie chciałbym tego przegrać. Dobra. Druga? Nie, drugiej na szczęście nie ma. Jest egzekucja! Pięknie! Ale było zajebiście blisko. Jak on nagle będzie miał teraz drugą fazę? Ale mam nadzieję, że nie. Przeciął to w pół! Leci... Bang! I poszedł w pizdu! Grobowiec Argula! Argul, zdradzony przez władcę kości, został wygnany ze swego królestwa. Jego ziemię oddzielono od królestwa umarłych, tym samym odcinając go od źródła mocy. Nikt nie wiedział, gdzie leży to zaginione dominium. Aż do dziś. Okej. Okay. Wroni młot Fletchera. Oto młot przedwiecznego czempiona. Jego moc odbija się echem od ostrza z ciemnej stali. Wykuty zgodnie ze sztuką mroku, mówi się, że jego poprzedni właściciel zmienił się w gawrona i nigdy więcej go nie widziano. I klucz aniołów. Święty klucz, który chroni, otworzy bramę do studni dusz. Dobra, trzeba wrócić do Wroniarza, ale zanim to zrobimy, udamy się do Vulgrima, a potem do... a potem do Mauzoleum. Bardzo pięknie się to ułożyło. W 3 odcinki ukończona kraina. Ciekawe, czy kolejna będzie też tak mi przychylna.
Mam jakieś takie dziwne wrażenie, że chyba nie do końca. No ale niestety, nie można mieć wszystkiego, nie? Dobra, szybciutko do Wulgrima. Jestem ciekaw, co znajdziemy w tym mauzoleum. O tutaj. Kurde. Trochę źle zaakcentowane zdanie. W sensie, jaki amulet? I czy w ogóle amulet znajdziemy? No, w poprzednich mauzoleach znaleźliśmy po dwa amulety. Znaczy po dwa. W poprzednich dwóch był amulet. Dość fajny. Więc jestem ciekaw, czy w tym też coś takiego się pojawi. Dobra, kosy ci sprzedam. Artefakt dziedzictwa kolejny sobie kupię. Tutaj pięść też. Mortisa też. To też. Dermo de facto jeszcze nie wypróbowałem w ogóle. Więc może by się przydało w końcu to zrobić? Aj, mogłem... Kurde, mogłem to założyć, a potem mu to sprzedawać. Ciągle zapominam, jaką to ma faktyczną wartość. Czy wartość, co to faktycznie robi. Zwój, artefakt, rozdział Księgi Umarłych, kościany klucz, mauzoleum, do mauzoleum w bezświetlu. Dobra. Jedźmy zatem. Teraz, czekaj, to było tutaj? Czy... Nie, to było tutaj chyba. Muszę cofnąć ten kawałeczek. Dość krótki na szczęście, ale tak czy siak muszę się cofnąć. No, gazuj, gazuj. Okej, i tu po lewej jest mauzoleum. Zobaczmy, jakie skarby kryje. Nie ma nie ma tego. Głazokęsa nie ma, o. Tego słowa szukałem. O, jest jakiś amulet. Na samym środku. I aż dwie monety... O, ile hajsu! Skarbnik. Demoniczny handlarz Wulgrim odkrył ten artefakt w czeluściach zapomnianego grobowca na równinach umarłych. Talizman ten łączy niewytłumaczalna więź z wszelkim stworzeniem, co pozwala mu przyciągnąć niezwykle cenne skarby. Gdy tylko posiadacz tego talizmanu zabije wroga, istnieje szansa na pojawienie się potężnego przedmiotu. Okej, czyli to jest dobre do farmienia. Jakichś takich mega mocnych rzeczy. Okej, tutaj klasy El Clasico. Bo w jednej skrzyni jest punkt umiejętności, a... O, mocne. Mocne odzienie. Tutaj też. A co za tym idzie? Gdzieś tu też będzie. Czyli jest, a co idzie za tym, że są tutaj gdzieś... Jest punkt umiejętności, że dostanę 3. O, i akurat chyba ta skrzynia. Tak jest. 3 punkty umiejętności zgarnięte właśnie. A tutaj... No kurde, punkty z rapu egzekucji. Jaki zajebisty talizman. I to jest talizman, który z wielką chęcią bym sobie założył. Okej, jak ja mam się... A, czekaj, mogę to po prostu przyciągnąć? Tak. To jest aż tak proste. Dobra. Ogarnięte. To mauzoleum jest zajebiście małe w porównaniu do dwóch poprzednich. Ale to mnie nie obchodzi. My wracamy do Drzewa Życia. Zakończyć w końcu tego questa. Dobra, wroniarzu. Mamy klucz. Dobra,
demon key. Yes. Tread lightly. There is not that way but shadow. Udaj się na kraniec cieni. Okej. Okay. A to? Czemu to jest zamknięte? A chyba, że to nie portal... Nie, nie, to raczej nie był portal tutaj. Chociaż w sumie może by był? Jaki problem? Dobra, lećmy, lećmy. Portal do krańca cieni. Używamy, lecimy. Kończyć tego questa. O, jest! Nowy poziom, na to liczyłem. Szalona Królowa, zbadaj kraniec cieni i punkt umiejętności, już czwarty. Przecudownie. No i dobra. Jest tu gdzieś? Jest broniarz, oczywiście, że jest. Welcome to Shadow's Edge, Warsmith. Now, go as the crow flies, or your brother is lost. This place looks familiar. As well it should. This is the dark reflection of the Crystal Spire, a realm where demons, rather than angels, keep watch. But corruption turned their gaze inward, and what they saw there destroyed them. What of the key? It remains within, bound by a powerful master. Welcome to Shadow's Edge, Warsmith. Dobra, to już wiemy, ale kim lub czym jest ta potężna istota? To jest zastanawiające. No, nie polecę, to się nie dowiem, co nie? To już kurde 40 minut. 40, może 5 dla was. Okej, okay, wężowy wolumin. Ciągle bez zmian. Wow. Niezły rozpierdziel się tu wydarzył. Tam wydaje mi... Chociaż nie wiem, skrzynia to była pokazana na mapie. No, leć w górę. Czy coś tu się chowa? Jest stronica Księgi Umarłych! Pięknie! 31. Dobra, nie wiem czy coś się tam znajduje, ale użyję rozdzieracza, bo jeśli nic tam nie ma, no to przynajmniej dość szybko wrócę do ciała. Tutaj krańcem, krańcem, żeby przypadkiem nie stracić kontroli, powiedzmy. O, jak dobrze tu przyszedłem! Kolejny punkt umiejętności, praktycznie za darmo. Wronie kosy. Kosy te są owiane tajemnicą jak sama mroczna twierdza. Tętnią mrokiem i potrafią wyssać energię z wroga, przekazując ją posiadaczowi. Okej, czyli kolejne kosy, które mnie leczą, tak? Ciekawe jak są silne. 7% wyssania zdrowia i 7% wyssania gniewu. To jest akurat dobre, bo to jest procentówka. Tylko na 22 poziom, czyli nie na mój poziom. Obrażenia mają co prawda słabsze, ale to wyssanie zdrowia. Bardzo fajne. 5 punktów, a będę miał 7 jak Ostegota, jak do Ostegota się przejdę. Okej. Okay. Od wstrząsów. Nie, 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 nic mi tu nie odkładaj, tylko ulepszaj. Okej, to zostaje. Ciągle wstrząsy. Okej, tego na razie bardziej nie ulepszę. Chociaż nie, w sumie mogę. Mogę się wyposażyć. To wyrzucić. Jest młotek. A, ale czekaj, to wyrzuciłem chyba przy swoim ciele. Tak? O nie! O nie! 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 Nie!
wyrzuciłem gdzieś w cholerę. Nie gadę, że właśnie tak zbuffowane szpony wyrzuciłem gdzieś w pizdu. Szpony, bądźcie tu! Halo? No gdzie one są? O nie! O Jezus Maria, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? O Boże, ale fail! Jezus! Ostegot! Siema, mordo! Chciałem do ciebie iść! Samael! The vaults beneath the black stone. I have come to trade for what few he would part with. But I fear not all is well in the Red Court. Samael would never let his realm slide so far into nothingness. Beware of what you find on Samael's throne and whom. Rumors are all that escape the vortex of a mad Queen Lilith who still clings to rule. Lilith, why am I not surprised? Samael was there when I fought the Nephilim. No doubt watching with great interest. The demon Samael plays a game of his own devising. And we are his pawns. I've heard of this place. The Black Stone. Yes, the throne of Samael, the Blood Prince, the Red Wanderer. He has many names, yet one home. Not much left. Corruption devours the Black Stone, as it has countless worlds, as it will the Forge Lands, the Undead Plains, even Earth. That is corruption. What does it seek? The end of existence itself. And in its place, nothingness. And how do we fight that? Walczymy właśnie z połączeniem Viego i Aatroxa. Your precious babbins only serves to stay its hand. But what do I know? I am but a simple merchant. All new items from lands. Tak mniej więcej, nie? Okej, tę kosę sobie zostawię. Nie! Jest! Dobra! O Jezus Maria! Jezu, ale się zesrałem, że je wyrzuciłem. Ale mam je, dobra. Na szczęście je mam. Dobra, ale jako, że cię w końcu znalazłem, to trzymaj. Dwa artefakty Kagot, dwa artefakty Etugot i trzy Renagot. Dziękuję bardzo. To jest wszystko, co chciałem ci oddać. Bueno. Znajdź szaloną królową, czyli, krótko mówiąc, Lilith. Która stworzyła Nephilim. Czyli można powiedzieć, jest de facto matką śmierci. Dobra, ale zanim się rozstaniemy, to czas wydać trochę punktów. W pełni ulepszyć Ultimata. W pełni ulepszyć tutaj. Może to? Na strzał. Obrażeń. Dobra, wezmę sobie jeszcze tego drugiego ultimata. 130 obrażeń na strzał. I na kolejny poziom, jak wbijemy, to mogę wziąć to. I od niechcenia, jakby mi się chciało, to mógłbym sobie wziąć jeszcze po prostu cięcie znikąd tylko po to, żeby je mieć. I sobie co jakiś czas je użyć w trakcie walki. Na mauzoleum, jeśli uda mi się złożyć przed końcem gry. A mam nadzieję, że się uda.
kolejny rozdział. O, proszę bardzo. A propos mauzoleum, zaraz obok nas. Się znajduje. No, ale bez klucza nie wejdę. Dobra. To tyle. Dalszą drogę, ale nie tutaj. Na razie robimy przerwę. W kolejnym odcinku trochę będzie poboczniaków. Na razie robimy przerwę od fabuły. Myślę na odcinek, może dwa, jeśli będzie aż tyle do robienia. A póki co, żegnam się z wami. Widzimy się w kolejnym odcinku, w którym zabierzemy się za zadanie dla Nathaniela. A ja postaram się zebrać, no, co jeszcze będę w stanie z pozostałych krain. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia. Cześć.